Cześć moi drodzy, chciałem wam pokazać jak u nas w Kędzierzynie Koźlu i nie tylko, w większości przypadków jeśli chodzi o warsztaty wulkanizacyjne dokręcają śruby, jeśli chodzi o koła. Niestety, używam praktycznie metrowej przedłużki klucza krzyżakowego i tak wygląda dokręcanie kluczem pneumatycznym, jeśli chodzi o siłę dokręcenia. Niestety, rzadko który warsztat używa klucza dynamometrycznego. A niestety kończy się to w ten sposób, że no niestety felgę się rozbija, jeśli chodzi o siedzenie śruby. No i niestety śruba też, że tak powiem, dostaje po kołnierzu. Zobaczcie sami. Co powiecie na to? Zwiększmy siłę, że tak powiem. Coś tam nie chce. Spróbuję drugą. Może ta pójdzie. No, nie za bardzo. Trzecia. Ha! Bajeczka. Jest dokręcona jak trala. Zmienicie koło, jeśli chodzi o kapcia na drodze? Chyba nie. Jeszcze jedna śruba została. Zobaczymy, czy ta pójdzie. Ta szczeliła, aż iskra poszła. Jeszcze raz próbujemy. Raz, dwa, trzy. O, o. Tu nie pójdzie. Raz, dwa, trzy. Tu też nie pójdzie. Jednym słowem życzę wam powodzenia na drodze.